Cześć, cześć, z tej strony Fiszu i witam Was w kolejnym odcinku z Mafii 2. W dzisiejszym odcinku będziemy obrabiać sklep jubilera, który nam tam chyba coś wisi. Jakąś forsę czy coś? Nie wiem. Gdzie my musimy jechać? Tędy, dobra. Hey, so how'd it go with the port? What, you mean with Derek? Yeah, he's a piece of work, ain't he? Give you a job? Yeah. I work some guys off. It was small time crap. He shakes down these hard up dock workers just like he did my old man. No, tak. You didn't have to do it. It's not like he forced you to work for him, is it? My mother almost did. Chciałbym tamten samochód, no ale dobra, niech ten na razie będzie. Znowu. Naprawdę. Psie. Ja mam zawsze pecha, kurde, jak chcesz coś nagrać, to nie, pewnie, po co ma być cicho, nie! Kurde, zacznę ci się wydzierać na cały, kurde, na całe osiedle. Bo po co być cicho? Chociaż raz mógłby zamknąć się. Nie. Dobra, jedźmy do tego jubilera. Bo musimy go tam obrobić. A znając życie, oczywiście, nie do końca wyjdzie tak, jak powinno być. Zresztą zobaczycie sami. Dawno nie grałem w tą grę, więc prawdopodobnie coś tam się pozapominało. Dobra, tu wysiadamy. Tu jest ten jubiler, mam rozumieć. Jewelry. I wchodzimy. What the hell is this? Come on, boys. The cops will be here any minute. Move it. Ryan fucking O'Neill? What the fuck is this? You crazy bastard, what the fuck are you doing? Barbaro, what the hell are you doing here, you fuck? You're a little late, Chief. There's nothing left here for you. Fuck off, Fatso. This is our heist. You want to get out of here in one piece, you'd better hand over everything you've well, got. Well, the sign outside didn't say Brian O'Neill's place. If it did, I wouldn't have robbed it. Instead, I would have set it on fire. 1031 reported at the West Side Mall. Repeat, 1031. Burglary this in progress. This is car 54. We're on it. And I suggest you get lost before the cops show up. Ah, fuck! Kiss my get the ass. Fuck out of here. Dobra, i teraz będziemy musieli uciekać. Bo oczywiście debile musieli tego zacząć się kłócić. Dobra. Turędy. Dobra, no idź, idź! Dobra, uciekamy. Chwilę się zastanowiłem za bardzo. I no. Przez chwilę nie gadałem nic. Dobra. Bo chciałem tam go zabić i nie wyszło. Oczywiście. Fuck! Czego się wydzierasz? Przecież jeszcze nic się nie stało na razie. Dobra, tu zaraz będzie kolejny. Dobra, to lecimy. No kurna, jaki on jest wytrzymały.
Jaka to policja wytrzymała jest. Dobra, lećmy. Arkadia, no proszę. Get your ass over here. You waiting for a formal fucking invitation? Over there, shoot! Shit, Jesus, be careful. Almost lost you there. Yeah, I think I just shit myself. Where'd they go? They must have gone this way, Sarge. Oh, fuck that. I don't get paid enough for this. Jakbym gdzieś to słyszał. This way. This should take us to the street. Dobra, czyli musimy teraz zbiegać po dachach. Ja myślałem, że baner z tego Mafii Trójki. Dobra. Jeszcze jeden został. Prawie że headshot za pierwszym razem. Przeładować. I spieprzać. Przynajmniej tutaj nie bierze od razu tych wszystkich magazynków jak w tym, jak w Mafii 1. Bo tam to już była przesada. Po prostu. Przeładowałeś cały to... Ci całą amunicję zżerało. Dobra, idź. Henry's never gonna believe this. Stupid bastards. Let's go. Dobra. I znowu coś zaczął mi się drzeć. Pies. Look at the Irish, my ass. Who the hell was that? Brian O'Neill, crazy Mick bastard. Not too bright. Usually works his hired muscle. Yeah, I didn't think he was the brains of the operation. Shit, the cops. Come on, get out of the light. Let's go. Come on, come on, come on. Don't worry. Give me a bag. I'll go ditch the goods. All right, pal. Meet you back home. Try not to get pinched on the way there. Ale to jest chore. Zamiast mu pomóc, to nie. To kurde, radź se sam, no nie? Dobra, zobaczmy, czy tutaj można jakoś wyjść. Z tego, co widzę, to chyba nie. Nie, to ślepa uliczka jest. Czyli musimy iść teraz na prawo od razu. Kurde, policja tam jedzie. Niedobrze. Uciekać szybko, uciekać, uciekać, uciekać. Jakiś samochód ładny. Tam jest jakiś policjant. Dobra, zawrócił i chyba już se poszedł. No jeszcze nie do końca. Dobra. F trzeba przycisnąć. Dobra. I mamy samochód. Bardzo ładny. Suspect is about 6 feet tall, dark hair, medium build. Fucking shit. Won. Zabiją mnie, no nie? Dobra. Puść mnie. Jezus Maria, ile policjantów. Ała. I nie żyje. Nie no, świetnie. Dobra. Chwila. Chwila dla mnie. $1000. Przebierz się. Dobra. Ale halo. Dobra, no. Wyłączcie mi ten durny tryb. Potrzebuję gdzieś się przebrać. Prawdopodobnie tutaj będzie najszybciej. Halo. Czy ja mogę się w końcu ruszyć?
Dobra, wiem, że jestem poszukiwany, no. Ludzie. Co, jeżeli nie mam teraz chodzić w takim... Kurde... slow motion? Slow motion. Coś jest ewidentnie nie tak. Powtórz misję. Coś jest nie tak. Ewidentnie coś jest nie tak. Coś mi się zepsuło. Ale bo ta gra jest po prostu zepsuta. I teraz nie mogę nic praktycznie robić. No dobra, no. Boże. A łaskawie wyłączą mi to? Nie klikaj nic. Boże, co tu się w ogóle dzieje? Opcje. Ustawienia gry. System miar. Tryb jazdy. Tekst podpowiedzi. Obraz. Nie. Dźwięk też nie. Sterowanie. Klawiatura i mysz. Chodzenie. Jazda. Dobra, mam nadzieję, że to się wyłączy w końcu. W co wątpię. Dobra, shift, żeby szybciej biec. Jest! W końcu się wyłączyło! Tak! W końcu. Bardziej za tym samochodem chciałem się schować. Tu tych policjantów, kurde. Żadnego. Najlepsze jest to, że żadnego nie widzę. A nie, jest. Dobra, idę tu. Dobra. Ale. Nie, schowaj się. Nikt cię nie może zobaczyć. Pamiętaj o tym. Kurna, on tu idzie. No nie wierzę, no. All units, code green. Back to the station. Kurna, gdzie mnie widzą? Ty, ale gdzieś mnie widzą. Ale nie wiem gdzie. Dobra. Trzeba się jakoś przekraść. O cichu. Nie zauważyłem tego policjanta. Fuck. Dobra, trzeba to szybko załatwić, żeby mnie nikt nie zobaczył. Ała! No co za debil! Wziął i mi kurde... Suspect is about 6 feet tall,
Wziął i mi kurde wjechał na mnie, no po prostu świetnie. A idź pan z takim czymś. O, latarnie. Dobrze, jednego wyeliminowałem na chwilę. Dobrze, że nie z kałasznikowami czy czymś tam. Tami ganami. Za mną nie jadą. Nie no, świetnie, prawie zginąłem, no nie? No czemu nie? Powinienem się przebrać. Gdzie tu teraz będzie najbliższy? Tu jest jakiś sklep odzieżowy. Kurna! Fucking shit! Czy oni muszą ciągle za mną tak jeździć? Matko święta, no. Dobra, wyłaź. Ważne, żeby policja mnie nie widziała. Jest tym, że tu jadą. Ale dobra. Najbliższy sklep z odzieżą jest tuż za rogiem. Najgorsze jest to, że jeden policjant też jest już tuż za rogiem. Dobra, na razie się tu schowamy. Poczekamy, aż tamten policjant przejdzie, bo na razie nie mogę przejść. Najgorsze, że inny też tu zmierza. Dalej szybciej. Pół odcinka już mi to zajmuje. Będzie powycinane. Jak nic. Myślałem, że zawraca. Dobrze by było. O, idzie. Raus. Dobra. Teraz szybko. Hey, watch it, buddy. Hey, watch it, pal. I think you'll find the quality. Dobra, wybór ubrań. Marynarka i płaszcz. Wolałbym coś z białego. Marynarka i kapelusz. O! Wolę marynarkę i płaszcz, czy marynarkę i kapelusz? Na razie niech będzie marynarka i kapelusz. Dobra. Niech będzie. I teraz tylko musimy dojść do... Gdzie musimy dojść? Musimy dojść do miejsca. Czyli musimy wrócić po prostu do domu i zakończyć nasz odcinek. W końcu! Boże święty. Właśnie, zobaczmy statystyki gry. 14%. Może do października się wyrobię. Może. Może jest wielkie i głębokie. Daleko to jest? Można się przejść niby. Takim spacerkiem. Dobra, wsiadaj, szybko. Culver Empire.
I tak, i mogę już zaparkować w, w samochodzie, w garażu. A nie takie gówna, jak mi jeździłem. Ale gdzie? A nie, dobrze było, Empire Classic. Nie skręcaj, nie skręcaj. Uff, dobra, załatwiliśmy to w końcu. Jakimś cudem, nie wiem jak, ale udało się. Teraz tylko zaparkować samochód bezpiecznie, żeby nikt mi go nie uszkodził. Mogę włączyć jakiś kierunkowskaz? Nie mogę. Dobrze, trudno. Ale możemy zaparkować już. Dobra. I teraz tylko wejść do środka. I po prostu się przespać. I zakończyć odcinek. Joe Barbaro. Jeszcze musimy się wyleczyć, oczywiście. Butelka zimnego piwa, myślę, że nie wystarczy. Weźmiemy sobie kanapkę. No i super. Idziemy spać. I będziemy kończyć odcinek. Nocna zmiana. Achievement. Zdobyte. Bardzo mnie to cieszy. Piła. Ale co piła? Hi there. Joe ain't here right now. He said for you to meet him for lunch at Freddy's. I see. Too bad you were passed out when I came in. We could have partied. Maybe next time, doll. Bye. Huh. That was something. Dopera jakaś. Dobra, ale zakończymy odcinek, także mam nadzieję, że wam się podobał. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia, do usłyszenia. No i cześć.